Coś dawno na tym kanale nie było FNAF-a, bo od czasu mojego materiału na temat FNAF-a Plus minęło już trochę sporo czasu. Ale przecież świat, wieloświat, multiversum FNAF-a ma naprawdę wiele do zaoferowania, w zasadzie nawet odbiegając od tego głównego kanonu gier. Przykładem może być nurt FNAF VHS Tapes, na którego temat zrobiłem kiedyś film, no może nie na temat samego nurtu, aczkolwiek w temacie jego części, czyli Archive 1983. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu i zrobić film o czymś chciałem nagrać już parę miesięcy temu, czyli o taśmach VHS FNAF-a autorstwa Paddingtona. Przepraszam, musiałem. Zatem cześć, ja jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym powracamy do świata FNAF-a w celu analizy wspomnianych wcześniej tak zwanych Paddington Tapes. W kwestii Five Nights at Freddy's oczywiście. Tych materiałów Paddington wyprodukował już całkiem sporo, więc wszystkich nie zmieścimy w tym konkretnym filmie, więc być może za czas jakiś pojawi się kolejna część, jeżeli ten materiał przypadnie wam do gustu. Zatem myślę, że dziś będzie całkiem ciekawie, bowiem zawitamy do tak naprawdę pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera, jeszcze przed FNAF-em dwójką, więc no, zapowiada się ciekawie. I zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, jak jesteście tutaj nowi, także suba na kanale. Jeżeli film wam się spodoba, bowiem chciałbym dobić 150 tysięcy wizyt do moich urodzin, ewentualnie jak najbardziej zbliżyć się do tej liczby. Wielkie dzięki za to, że jest nas już tutaj ponad 130 tysięcy, jesteście kochani. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozciągnijcie się wygodnie, bowiem przed wami analiza taśm VHS FNAF-a autorstwa Paddingtona. Lecz na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, kim właściwie jest Paddington. Jest to internetowy twórca, artysta, który odpowiada m.in. za cudowną serię Harmony and Horror. Generalnie wiele rzeczy, które ten gościu stworzył, są naprawdę niesamowite i polecam wam zagłębić się w jego twórczość, Harmony and Horror szczególnie, bo naprawdę to jest super rzecz. I jeżeli ten film wam się spodoba, to nie obiecuję, ale być może kiedyś zrobię jakieś wyjaśnienie fabuły tej konkretnej serii, aczkolwiek myślę, że nie w najbliższym czasie. Część jego twórczości związanej z FNAF-em bazuje na remake'owaniu, ewentualnie tworzeniu od nowa i dopieszczaniu innych filmów, które kiedyś zostały stworzone przez gościa działającego jako Squimpus McGrimpus. Jego możecie skądś kojarzyć, bo też stworzył kilka naprawdę fajnych rzeczy zahaczających o nurt FNAF VHS Tapes. Paddington część naprawdę fajnie zrekreował, o czym też dowiecie się w dzisiejszym filmie. Generalnie, jeżeli chcecie obejrzeć jakieś fajne rzeczy z FNAF-a, które mogą was to bardziej przerazić, to polecam obydwu panów, bo robią cudowne rzeczy. No może raczej robili, bowiem na kanale Squimpusa od ponad półtorej roku nie pojawiło się nic od czasów jego filmu na 200 tysięcy subskrypcji, a wielka szkoda. Aczkolwiek przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, czyli taśm VHS autorstwa Paddingtona, które z początku przeniosą nas w czasy jeszcze pierwszej pizzerii autorstwa, jakiego kurde autorstwa, do pierwszej pizzerii Freddy'ego Fazbera. I tak, wiem, że wcześniej był Fred Fred's Family Diner, ale potem było pierwsze Freddy Fazbear's Pizza, a potem było drugie, trzecie, a resztę to przewieć. Welcome to the Fazbear Entertainment Maintenance Video Manual. Zatem pierwszy materiał Paddingtona, którym dzisiaj się zajmiemy, nosi tytuł, o kurde, jak ja mam to przeczytać? Fazbear's Entertainment Video Manualne MP4. Czytaj opis. I musimy zacząć od tego, iż jest to rekreacja starszego filmu o podobnym tytule Fazbear Entertainment Video Manual autorstwa Squimpus McGrimpus. Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale kij. Jako iż jest to swoisty remake, o ile mogę to tak nazwać, materiał opiera się na tym samym schemacie, czyli przedstawia procedurę czyszczenia animatrona na przykładzie Freddy'ego. I tak jak w oryginalnym wideo bazą był Wilfred Freddy, oczywiście jeszcze zanim był Wilfred, zatem na timeline'ie FNAF-a to wideo będzie plasowało się gdzieś przed FNAF-em dwójką, jeszcze w tej pierwszej oryginalnej pizzerii, skąd animatrony później przeniosły się do drugiej i wyglądały tak. Wiecie, o co chodzi. W tej nowej wersji natomiast stworzonej przez Paddingtona model Freddy'ego jest jakiś inny, w zasadzie jest to zupełnie inny Freddy z tego uniwersum kreowanego przez Paddingtona właśnie i myślę, że ten jego wygląd jest naprawdę interesujący, trochę bardziej retro. Można by rzec, iż jest to taki Freddy po roku w Rosji albo w Polsce, Misiusza Tech Time, ale szczerze jakoś dziwnie kojarzy mi się to z tą fajną pastą 1999, kiedyś o tym nagrałem całkiem fajny film, polecam.
I jednak przechodząc do meritum, głos słyszalny w tle, ujmijmy go tutaj imionem narratora, znany również jako Mephisto, a.k.a. Tadeusz Sopli. Znaczy, czekaj, kto był narratorem w Panu Tadeuszu? Nie, dobra, ja się nie odzywam. Ja się już nie odzywam. Four animatronic characters. Each animatronic has the same cleaning procedure. First, reach behind their neck and press the red button. This will set them into maintenance mode. Second, press the blue. Zatem dowiadujemy się, iż każdego animatrona czyści się dokładnie tak samo. Wszystko musimy rozpocząć od wciśnięcia czerwonego przycisku na szyi animatrona, co wprowadzi go w stan... nie, w tryb konserwacji. Następnie na ekranie pojawia się jakiś dziwny ziomek, który raczej nie powinien tu być i jestem prawie 100% pewien, że jest to dusza dziecka, które znajduje się we Freddym. Następnie wcisnąć należy niebieski przycisk, a następnie zdjąć głowę animatrona. Nie żeby co źle ten endoskelet wygląda jak komar bez kitu. Następnie należy zdjąć obie ręce, a także górną część tułowia. I patrząc na tą całą cenzurę, a także fakt, iż endoszkielet jest pokryty krwią, to chyba bardzo dobrze wiemy, co potencjalny autor nagrania, ewentualnie pracownik, który tutaj demonstrował, jak czyścić animatrona, znalazł. Tak jest, ponieważ było to ciało dziecka, które zostało tam wypchnięte przez Williama Aftona. Wszyscy znamy tę historię. Pod koniec słyszymy także całkiem niekonwencjonalną poradę. Climb inside the torso and accept your d- Tak więc pierwsza taśma za nami i już muszę powiedzieć, że całość jest naprawdę interesująca. Zobaczmy, co czeka na nas dalej w kolejnym filmie. O Boże, znowu ten dziwny tytuł, czekajcie. Dobra, powiedzmy, że tym razem jest to po prostu test ruchu Boniego i ponownie jest to niejako rekreacja innego filmu, który także został opublikowany przez Krimpus McGrimpus. I tym razem muszę przyznać, iż uczeń, jeżeli mogę to tak nazwać, przegonił swojego prekursora, bowiem Buddington stworzył 100 razy lepszy film od tego, co wcześniej zrobił Skrimpus McGrimpus, oczywiście absolutnie nie ujmując mu talentu, bo jego rzecz także jest super, aczkolwiek Buddington tutaj naprawdę rozwinął skrzydła i pokazał coś niesamowitego. Wszystko zaczyna się od naprawdę edgy występu animatronów, który od razu przywodzi mi na myśl FNAF'a Plus i tamtejszy ich występ. Ciarki czasem mogą przejść, tym bardziej jeżeli wsłuchacie się w ścieżkę dźwiękową. Następnie akcja przenosi się do korytarza pizzerii, gdzie przychodzi Freddy, aczkolwiek nie, to nie jest Freddy, który występuje na scenie, bowiem patrząc na kocie ruchy tego gościa, których nie potrafiłby żaden robot, jestem pewien, że tutaj za Freddy'ego przebrany jest pracownik i przemawia świetnym aktorskim głosem. Ale zanim spójrzcie na te piękne plakaty. Rock Party. Wow. Tak jest, na miejscu pojawia się Freddy, który w bardzo optymistyczny sposób wita się z pracownikiem, nowym pracownikiem, bo tak, zdaje się, że jest to jakaś taśma, która była puszczana nowym pracownikom, który gorąco i ochoczo zaprasza nowego padawana, aby wyczyścił z nim animatrona. I kiedy po raz pierwszy to usłyszałem, nie mogłem wytrzymać. Oh, well hello there. My name is Freddy Fazbear. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. You seem like a new recruit. Ah, and it's your turn to test the animatronic's movement, isn't it? Well, have no fear. Freddy's here to help. Now, let's show you how it's done. It's as easy as 1, 2, 3. Następnie jesteśmy świadkami testu ruchu Boniego, który jest tak genialny, że ja nie mam czego opisywać, po prostu sami to zobaczcie. Now, let's test the arms.
Now it's time to test the legs. Tak więc w trakcie testu ruchu Bonnie nagle wstał. Boże, jak to brzmi. Tak samo jak robił to w oryginalnych grach. Jak dla mnie, no nie mam czego tutaj opisywać, jak wspomniałem wcześniej. Aczkolwiek dodam tylko, iż jest to dla mnie bardzo imponujące, ale może rozwinę to trochę później. Teraz zajmiemy się kolejnym filmem, czyli Funtime Showtime, wypuszczonym z okazji 5. rocznicy wydania FNAF-a Sister Location. Akcja filmu przenosi nas dokładnie do lokacji z FNAF-a Sister Location, tak? Do Circus Baby Pizza World. W lewym górnym rogu filmu widnieje jakieś odliczanie, nie do końca wiem do czego. Aczkolwiek spójrzcie sami, bo to kolejna fajna rzecz. W sensie film, nie odliczanie. I generalnie w tym miejscu chciałbym spocząć, bo nie jestem zadowolony z tego, że nie miałem czego analizować. Wcześniej wspomniałem jeszcze, iż całość jest naprawdę mocno imponująca i cały czas swoje zdanie podtrzymuję. Spójrzcie chociażby na to, jak animatory się ruszają, na ruch Płoniego chociażby. Mnie jako gościa, który za dzieciaka uwielbiał pierwszego Terminatora, gdzie animatronika była naprawdę imponująca, naprawdę jerają takie rzeczy i przyjemnie mi się na to patrzy. Generalnie muszę naprawdę mocno pochwalić sekcję audiowizualną całej produkcji, bo naprawdę robi wrażenie. Modele animatronów są naprawdę super wykonane i myślę, że gdyby pizzeria istniała naprawdę, to robotyczne kukiełki tego typu wyglądałyby... Jakie kukiełki? Robotyczne animatrony wyglądałyby właśnie w ten sposób. Chociaż, no, w rzeczywistości wyglądało inaczej. Wielkie dzięki za 500 000 pod tym filmem, jesteście niesamowici. Tak więc podsumowując, to jak całość wygląda jest kompletnie niesamowita. Przed nami jeszcze kilka taśm Buddingtona, z czego na analizę pewnej już nie mogę się doczekać, bo już miałem to robić kiedyś, ale potem zauważyłem, że to jest któraś z kolei i lepiej nie zaczynać od, nie wiem... Zaczynać bloku od budowy trzeciego piętra, bez fundamentów, co? Zatem to chyba byłoby już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że takowa forma wam się spodobała. Jak tak, zostawcie pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Wielkie dzięki za 130 tysięcy subskrypcji na kanale, w zasadzie już grubo ponad 130 tysięcy. Zatem wielkie dzięki dla was, jesteście kochani.
Tymczasem z samego końca zapraszam jeszcze do mojego Instagrama i całą resztę, wszystkie linkacze macie w opisie, no TikToka też, Discorda może. Do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć! Thank you.